skacze cała chata do basenu w skietach klapkach. Jak zwykle robię z siebie głupka na odcinku i w ogóle to jest nieśmieszne, niefajne. Wiesz, jak to mnie boli. Dzisiaj nasza ekipa pojedzie do innej ekipy, więc moi drodzy, zapraszam do oglądania. Zostawcie od razu lajka, zostawcie subskrypcję. Chodźcie na dół, ja poinformuję domowników, że idziemy. Chodźcie, 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 chodźcie. Ty, a co ty robisz? No pewnie ta osoba ostatnia. Pewnie ta nowa osoba już zdjęła ten kubeł, bo ma dosyć chodzenia w kubeł i położyła na środek kubeł. No i widzisz, nie, karma wraca. Ja idę jej założyć kubeł na głowę. Gdzie ona jest? Ej, tajemnicza osoba gdzie jest? Ja chcę kubeł założyć. Aleks, widziałeś? Nie ma, nie ma. O, a ty co tu robisz? To ty może chcesz kubeł na głowę. Nie, no to tutaj mogę przedstawić. Jak ktoś, to jest nasz montażysta. Daniel, to jest nasz montażysta Daniel Lema. Co się ma dziać? Klaudia? Nic się nie dzieje, będziemy jechać. A gdzie my w ogóle jedziemy, Filip? Do kogo? Jedziemy do ekipy, zobaczycie, do jakiej ja już wszystko ustaliłem. Postanowiłem, że całą ekipą pojedziemy do Czarka. Dobra, to co, wsiadamy do samochodu, chodźcie. Mój samochód może nie jest jakiś szpanerski, sportowy, ale to jest pierwszy samochód, tak? Drugi będzie lepszy. Hej, dobra, to ten, Daniel, tylko pilnuj chaty. W tym domu tylko ja mogę się grzeć, a nie Filip. Ej, nie wiem, o co chodzi, nie wiem, o co chodzi. Oni mnie dzisiaj porwali, nie wiem, o co chodzi. Najadli się szaleju i jest dramat. No powiedz, na przykład zróbmy śmieszny kącik, na przykład Filip opowiada żart. Nie, stary, Filip, wiesz co, ja żartów nie potrafię. Filip gorąco jest, Boże, weź. No naprawdę, filmę, bo zaraz filmę, się roztopię. Na szybę. Nic nie działa, nie wiem, o co chodzi. Filip nas zamknął, nie chce nas wypuścić. Już zaraz dojeżdżamy, nie, Filip? Tak, tak, mamy już tutaj, możesz przybliżyć, że mamy 3 stacja, minuty. Stacja będzie, jedziemy stacja. Na prawo. To już ale... się zatrzymajmy na stacji. No dobra, proszę, no to zatrzymajmy się na stacji, ale i tak unik za 3 minuty. O, tutaj nie, stary, wbijaj. Dobra, no to co, widzowie, w takim razie my już zaraz będziemy u ekipy. Ej, zostawmy ich tu na stacji. Wkurzają mnie już te ciągłe piski Klaudii. Najchętniej to bym już tą ją zostawił i w ogóle po nią nie przyjeżdżał. No... Halo, otwórzcie! Halo! 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 Co? A mogą tak zaczarować, żebyś w końcu zniknął z naszego życia? Tak, tak! Filip! Filip, czemu ty skaczesz? Cześć, cześć, cześć! Siema! Halo, cześć, dobra. A ty nie sam. Siema! Siema, cześć! Rozgoście się jak. Nie no, fajna chata, ale mamy lepszą. W ogóle zobaczmy, co oni mają produkty. Gdzie jest to jakaś kuchnia? Ej, masz może kurczaka, kurczaka z ryżem? Masz? Na 40. Ale nie. A serio, ja to wyliczyłem sobie. Stary, uciekaj, on jest jakiś wkurzony. Uciekaj tam do samochodu. Nie, w sensie ich nie znacie jakby. Stary, no serio, no nie. Serio, on się tak wkurza. Wchodzę tam, jakaś dziwna akcja. Jabłek nie ma w sklepie, o co mu chodzi? Tamten gościu jakoś zdenerwował się na ciebie. O nie! O nie! Ale jego sparing? Ej, stary, ale ty ważysz 100 kilo, on waży 40. Nie, to ja mam pomysł. To ty bez rąk, a on może używać wszystkiego. O, w ogóle siema, ty, nie przywitałem się z tobą. Siemasz, Beniu. Ej, mają basen. Ej, my mamy nie dość, że w środku to jeszcze większy. Ja wskakuję. Ale no to kto rządzi w tym domu? Kto tu jest szefem? W sensie to... Ania, to możemy wskoczyć do basenu? Wiesz, jeśli chodzi o mnie, to ja nie mam nic przeciwko. Uwaga, uwaga, szybka wstawka. Zostaw teraz lajka i suba, co 2 dni nowe odcinki. Tak, jakby fajny odcinek. Oni idą. Przyjechaliśmy do ekipy Czarka, jest bardzo fajny odcinek. Miła atmosfera. Ej, nie. Ale usiądź. No co i co tam nie chcą? Weź. Tak fajnie jest. Najlepszy odcinek na świecie. Nie no, ale na pewno mnie kojarzysz. Nie kojarzę. Co? Nie, ja nie lubię się bić, ja jestem bardzo przyjacielski. O co chodzi, Filip? Bo ja... O jakim on sparingu? Właśnie. Macie ciuchy do basenu? No, ja mam. Czyli co, skaczemy do basenu teraz? No. A co, ty już... A wziąłeś mi kąpielówki, tak?
Kurde, a ty nie wziąłeś? Przecież mówiliśmy od rana, że jedziemy do basenu, a ty teraz mówisz, że nie masz kąpielówek? Ja nie mówiłem. Ja nie... On nic takiego nie mówił, stary. Ja nawet się pytałem. Ja nawet się pytałem, czy do basenu. Filip, słuchaj. Nie, idziemy po prostu pogadać, jest fajnie. Ja mówiłem, że idziemy, okej, nie powiedziałem do jakiej ekipy, ale mówiłem, że masz wziąć kąpielówki. Alex jak zwykle ma jakiś problem. Powinien wziąć ze sobą kąpielówki. No dobra, czyli dobra. Ja wiem, że trzeba wziąć. To fajnie, znowu będzie to tak wyglądało, że wy będziecie skakali do basenu, a będę siedział. No dobra, no to super. No. A Klaudia? Klaudia? Nie możesz skoczyć, bo to jest... Skoczyć, Klaudia, masz tak, trójkąpielowy? A ja wzięłam. No właśnie, Klaudia wzięła. Ja zawsze jestem przygotowana na takie... Właśnie, Kinga nie wzięła, bo jest chora. Kinga nie wzięła, bo jest chora. Pan widzi problem, no dobra, to skoczy w ubraniach. Będę jakimś sędzią, będę skakuj jakimś sędzią. W ubraniach, no wskakuj. Nie, dobra, to karę ci robimy. No dobra. No to dobra, to... Dobra, jaką karę, Czarek, mu można wymyślić? Patrz, no ja mam na przykład kilka ciuchów do uprasowania. Ania powiedziała, że nie prasuje. Nie, no to dobra, to niech w ubrania wskakuje. A co ty będziesz, Alex? No ale będzie chory później. Dobra, może... On i tak już jest chory na głowę, to już tam nic nie... Dobra, za karę masz trzy rundki jako ptasznik po podwórku zrobić. To jeszcze kibicujemy, jest to mokre? Kibicujemy, dawajcie, to będzie śmieszne. Alex! Nie chcę w ogóle tutaj być! Alex robi lepiej ptasznika niż ja. Według mnie w ogóle powinien zostać ptasznikiem przez 24 godziny. Znowu mi czegoś nie powiedzieli. Jak zwykle robię z siebie głupka na odcinku. I w ogóle to jest nieśmieszne, niefajne. Alex się kompletnie ośmieszył. Wygląda jak dzban. Jadę z tym. Pany doping, energia. Zrobię Supermana. Dobra, ale serio. Jakiego Supermana? Takiego, że tak będę leciał. Wow, tak nie, będę leciał. Musi być turniej, poczekaj, teraz musi ktoś od nich skoczyć. W sensie to jest tak, że ja nie wierzę ci, że to zrobisz, bo polecisz po prostu na brzuch i będziesz poszkodowany, ale mogę ja skoczyć teraz. No to ty skocz, pokaż co potrafi. Dobra. To ocenia, no bo to jest... Ja oceniam cały czas. Na razie wygrywacie połową punkta. Okay. Ej, ale ty jesteś w naszej ekipie przecież. Dobra, Filip, co? Skok 10 punktów i teraz tak, Filip miał być po pierwsze pół punkta za to, że opóźniał, po drugie to nie było czyste. Tak, akrobacje. Więc ty musisz, stary, musisz skoczyć 10 punktów, jak skoczysz 10, to będzie remis i dalej może niech dziewczyny skoczą, ty też. Zrób kombinerki, Filip, wiesz? No dobra, czyli co? Filip 11 punktów i my wygraliśmy! Jakie lamuski, przegrali, tak? Ty zero umiejętności, niestety. Chyba musimy z nimi poważnie porozmawiać. Sędzia powinien być niezależna, nie wzięliście ze swojej ekipy sędziego i nagle wygrywacie? Tak. Dzieciaki. Dobra, to nagrywamy teraz TikToka do Czarka. Jak masz Czarek na TikToku? Fanka i Czarek. Fanka i Czarek tutaj na czole, widzicie? Jest. Zapraszam, bo tam są naprawdę TikToki, które warto zobaczyć. Kochani, zapraszam również na kanał do Czarka, który jest tutaj, ponieważ Czarek nagrał z nami film. Ej, Przemek, czemu on nie wskakuje do basenu? Ty też nie wskakujesz. Ale spokojnie. Tylko ja mam taki pomysł, żeby go sprankować trochę i go wypniemy do basenu w ubraniu, tak jak jest. Jak się czujesz? Pomogę ci. O kurde, stary. Już nie zgrywaj takie, o nie wiadomo co. O kurde, jak siedzi wodę, kto to zrobił w ogóle? To ona. To wy wszystko zrobiliście. Tak? Wracaj tutaj. Zemszczę się na was, dziewczyny, a zemsta, oj, będzie słodka. Co tutaj, dlaczego to zrobiłaś w ogóle? Ej, ale tego się nie spodziewałem. Mało się dzieje, to musiałam coś zrobić. Dobra, to teraz ja ciebie. Wrzucamy ją! Wrzucamy! No moi drodzy, korzystając tutaj z chwili okazji, zapraszam na Instagramka, bo wleciała taka śliczna fota naszej ekipy. Więc zapraszam, Filip Zabielski. Znowu wcale go tak mocno nie uderzyłam. Nie bądź mięczakiem, Filip.
Wiesz, jak to mnie boli? Nie, że to mnie naprawdę boli, ja nie żartuję. Ej, wiecie co ona zrobiła? Ona mi z kolana zawaliła. Dobrze, dobrze. Nie, to nie jest dobrze. Filip, jak tam? Chodź tu, stary, chodź. Chodź. Widzisz? No dobra, odcinek sztos. No to całą ekipą tutaj jakby się zmówiliśmy, że to stajesz obiad. No dobrze, stary, jest jakby wszyscy. Jesteśmy głodni. No dobra, dobra. Dobra. Ale nie jedziemy do restauracji jakiejś fancy, tylko na normalne jedzenie. Nie przesadzajmy. No dobra, no już niech będzie ta restauracja jakaś. Dobra, może to... Może być dobra pizza. Dobra, dobra. Uwaga, uwaga. Pizza! Po tak ciężkim dniu wszystkim należy się pizza. Smacznego. Dziękuję.